Bądźcie mężni i wierni, zachęcał arcybiskup Mieczysław Mokrzycki kleryków lwowskiego seminarium duchownego. Spotkanie wigilijne we lwowskim seminarium duchownym świętego Józefa rozpoczęło się 16 grudnia uroczystą mszą świętą. Po skończeniu Eucharystii klerycy przedstawili gościom i współbraciom jasełka o wielkim cudzie wcielenia. Dla wszystkich narodów. Ciało Chrystusa. Вони радіють перед тобою, як радіє під час шлем. А сушили зям'я. Potem, zgodnie z bożonarodzeniową tradycją, dzielili się opłatkiem, składając wzajemnie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. I w tym wspólnym życzeniem było jak najszybszego zwycięstwa i pokoju dla Ukrainy.